One Man Show. Okidoki, startujemy. Do tej pory słyszałem zewsząd, a zwłaszcza od jednego gostka, że strasznie długie programy, ale słuchajcie, przy debatach to te programy to jest po prostu torpeda, błyskawica, to jest mgnienie wiosny, a nie tego, a nie jak w tym, jak to było w tym polskim filmie, nuda, dłużyzna, a aż się chce wyjść z kina i wychodzę. No dobra, to zaczynamy lekturkę. Zacznę jak już ten, jak już szepnąłem już o tej debacie, chociaż akurat ten. Ja to patrzyłem wczoraj wyłącznie na to, żeby popatrzeć na One Man Show, czyli na konkurenta swojego, czyli Korwina, który wiadomo, nigdy nikogo niczym nie zaskoczył, chociaż wczoraj mi się podobało to, że Unia nie ma ani jednego żołnierza i może nam naskoczyć. Strasznie mi się to podobało, bo my wszyscy przeceniamy Unię. W ogóle jak wam ktoś powie, że jesteś antyunijni czy coś, czy tego, to tak sobie pomyślcie, kurde, to dlaczego antyunijna może być Wielka Brytania? Robić referendum w sprawie wyjścia z Unii. Cameron właśnie ogłosił, że on na nowo musi negocjować przynależność do Unii, bo jemu się nie podobają te warunki, które są. I dlaczego nie powiedzieć, że Wielka Brytania to są jacyś debile, że chcą Polskę, Wielką Brytanię cofnąć do średniowiecza. Inna rzecz, że średniowiecze Wielkiej Brytanii było fantastyczne, przy tam się cały czas mordowali, cieli, truli. Cała światowa literatura polega właśnie na odniesieniu do angielskiego średniowiecza. Tam pojęcia brytyjskości to jeszcze nie było. Natomiast taka sobie Wielka Brytania to po prostu robi co chce. Gra w kulki, mówiąc krótko. O, w kulki gra przecież ten. W kulki gra Grecja, która powiedziała, że ona wyjdzie z Unii, a euro to w ogóle na początek skasuje. No to co się stało? To na dzień dobry dostali 80 miliardów euro w tej zasiłku i darowanie długów. No więc słuchajcie, jak wam ktoś jeszcze będzie opowiadał, zwłaszcza ta pani, która zdaje się jeszcze jest premierem jeszcze tydzień, no to jak ktoś ma być taki opowiadał historię, że jak ktoś się stawia, to cofa kogoś do średniowiecza, to możecie mu spokojnie się zaśmiać w twarz i powiedzieć, ty weź ty chłopaku czy dziewczyno, weź ty się zastanów, jak z kimś weźmiesz ślub i się okaże, że on nie pasuje z jakimś idiotą, albo ci coś narzuca, zmusza cię do czegoś, to ty masz całe życie być w związku małżeńskim tylko dlatego, że raz przyrzekłeś w jakimś tam zaćmieniu, to nawet jeżeli jest cię wprowadzony w błąd w czasie zawierania jakiegoś związku, to nawet w tej chwili można dostać rozwód kościelny, ponieważ małżeństwo zostało zawarte z pominięciem, z niepoinformowaniem o pewnych istotnych sprawach. To już nie musi być non consumatum, że ktoś kogoś nie zdążył wydmuchać i jest małżeństwo nieważne. Nie, wystarczy, że się kogoś oszuka. A na przykład Unia nie mówiła nam, że będzie nam przysyłać tych Syryjczyków w prezencie, Syryjczyków, którzy nigdy nie byli w Syrii, tak? Także śmiesznie. No ale a propos, słyszałem śmiesznie tam w radiu, że na Litwie będą pytać uchodźców Syryjczyków, jakie są jeziora w ich kraju i rzeki, bo istnieje podejrzenie, że ci Syryjczycy nigdy nie widzieli Syrii na oczy. Także, ale uciekają przed wojną, nie? Także ten. A Norwegia powiedziała, że będzie odsyłać uchodźców do Rosji prosto, bo ma dziwne podejrzenia, że to są Ruscy wszystko. To znaczy tacy, którzy w Rosji gdzieś tam się bujali, jakoś im tam nie poszło, albo im nie smakował ten ruski chleb i tego. I postanowili popróbować innego. A w Szwecji z kolei wykupili ogłoszenia w gazetach tureckich i jakichś innych, gdzie są na całą stronę, szkoda, że nie mam takiej gazety, na całą stronę są zdjęcia, jak to w Szwecji jest dużo śniegu i jest napisane tam po arabsku, że będziecie w tej Szwecji, gdzie jest dużo śniegu, jak chcecie bardzo i będziecie mieszkać w namiotach, bo nic innego nie mamy do zaproponowania. No więc patrzcie, to dlaczego u nas ma być średniowiecze, a w Szwecji nie jest średniowiecze, w Norwegii nie jest średniowiecze, w Grecji nie jest średniowiecze, w Wielkiej Brytanii, no ludzie, a i ja już pomijam Węgry, Czechy, Słowacja, czyli nasi sąsiedzi wspaniali, którzy na szczęście
Na szczęście. O, Orban się ogrodził cały i ma święty spokój. Nikt mu tam nie przyjedzie. A armia węgierska może jest mało liczna, ale muszę wam powiedzieć, że Honwedzi to zawsze słynęli z jednak dobrej nawalanki, ale nawalanki w sensie napierdalanki. Że tam można dostać zdrowo. Jak to mawiał saper Wodniczka, rozerwę cię jak śledzia. No, więc ten, więc tak to wszystko wygląda. Polecimy szybko superakiem. Zelnik ma napluć twarz wojewódzkiemu. No ja myślę, że to nie pierwszy tam tych co by chcieli napluć, jest tam pewno. Ale tego, ale to już nie moja sprawa. Jak mu napluje, to napluje. Na pewno wojewódzki się nie pochwali. Słuchajcie, aczkolwiek jestem przeciwko pluciu w ogóle, ja czasem się zdarza, ale przeciwko pluciu w twarz, bo to jest jednak, wydaje mi się, to jest nawet bardziej obraźliwe dla tego, który pluje, niż dla tego, który jest opluty, więc wydaje mi się, że to, co już mówiłem, zacytuję tak jak Cookies Herberta, tylko ja parę dni wcześniej cytowałem. Niech nie opuszcza się siostra moja pogarda. Więc siostra moja pogarda, wydaje mi się, to zdecydowanie lepsza sprawa jest niż ten, niż plucie komukolwiek twarz. Prawda, Karol? No właśnie, Karol się ze mną wyjątkowo zgadza. Ja wam muszę powiedzieć a propos debaty, był wczoraj taki gościu z partii, która nie wejdzie. Się nazywa, słuchajcie, on się nazywał Adam Zandberg, taki ze szczęką, ale Jacek Moch, taki grego, no więc ja muszę być bardzo podobny do Karola, tyle że Karol ma jeszcze warkocz, który może czasem rozpuścić, nie? A tamten nic już nie ma, no tamten ma tylko taką norweską brudkę wąsy i taki generalnie rudy, czyli fałszywy. Dobra, no więc co do debaty, to wiecie, wy macie te, każdy ma swoje obserwacje. Natomiast One Man Show, czyli Paweł to i One Man Show, czyli Korwin, to są mniej więcej takie podobne popisy. Staramy się powiedzieć coś, co będzie ciekawsze niż taka średnia, a że nie zawsze wychodzi, to zupełnie inna sprawa. Natomiast jest rozmowa tutaj z Korwinem, słuchajcie. Naczelnego superaka, on tu robi takie rozmowy, niektóre wychodzą, niektóre nie, ale z Korwinem to nie ma prawa nie wyjść po prostu. No i to na przykład jest tego, że jak wygra PiS, to nie będą chodzić na ośmiorniczki. No i proszę, Korwin co odpowiada? Ośmiorniczki to najtańsze danie we Włoszech, ohydna kałamarnica, smakuje jak dętka, przestań i muszę się zgodzić, bo przecież te oktopedia, te ośmiornice, to jest po prostu, to nawet dętka, to jest gorsze jak dętka, bo to jest takie twarde, to jest, trzeba mocno kroić, żeby się tym nie udławić, a potem żeby się nie schaftować po tym wszystkim. Także to a propos ośmiorniczek, ale cały czas Korwin ten sam i tu mówi, że oczywiście, że kobiety są głupsze od mężczyzn. To jest to dla nas jakaś pociecha, prawda? Nie? Że ktoś jest od nas jeszcze głupszy, ale słyszałem takie dowcipy, że na przykład, że kobieta ma jeden zwój mózgowy więcej od konia, a po co? Żeby jak myje podłogę, nie wypijała wody z wiadra. Albo na przykład, że kobieta ma jeden zwój mózgowy więcej od kury. Bo jak jest, zaraz, już wiem po co, żeby się nie wypróżniała na podwórzu. No więc Korwin tak idzie właśnie w tym klimacie tego dowcipu. No ale mówi o swojej córce, bo jego córka też kandyduje, no i mówi, że jednak patrzcie jak to bliższa ciało koszula, jest przeciętnie inteligentna, przeciętnie, czyli no taka zwykła, jest przeciętnie inteligentna, ale jak na kobietę to dość wybitnie inteligentna, o Jezus Maria, dobre. No i przy okazji jest tu prośba, żeby on czymś zdenerwował ludzi, bo jest taka sugestia, że jemu dobrze idzie zawsze, aż się wtopi na czymś tak maksymalnie i wtedy wszyscy już wiedzą, że to jest parodysta. No bo to jest parodysta. Zresztą muszę wam powiedzieć, że pracowałem u niego. Nawet było fajnie, bo nic nie zmieniał, nawet jak go obrażałem. Bo się oczywiście szybko rozufaliłem i ten, tylko że mało płacił, no i ja musiałem zrezygnować niestety. Znaczy musiałem, nie chciało mi się pracować za drobne, nie? Więc dzisiaj bym inaczej do tego podszedł. Dzisiaj bym pracował nawet i drobne, bo za rządów platfusów jest taka nędza w Polsce, że nawet te drobne by mi się przydały na benzynę, ale co zrobić, no? Co zrobić? Jak się już podjął decyzję, powiedział A, to trzeba mówić A i B. W każdym razie
ten Korwin jak zwykle ma tu takie powiedzenia, że powinni na przykład kierowcy mieć prawo jeździć 0,8, ale promila do 0,8, czyli 2-3 piwa. No i ten naczelny mówi, 2-3 piwa wpływają na człowieka, na co Korwin. 10 razy więcej ludzi zabijają kierowcy trzeźwi niż pijani. Zakażemy prowadzenia na trzeźwo? No i tu przy okazji Korwin mówi, że zdyskwalifikowano jakichś dwuboistów norweskich za to, że wypili przed zawodami po lampce koniaku. No i wyciąga z tego taki wniosek przewrotny, bo on jest właśnie mistrzem takiego niby nielogicznego, ale logicznego myślenia. I wyciąga taki wniosek przewrotny, mianowicie, że jak to jest, że u tych dwuboistów to koniak poprawia koncentrację, a u kierowcy to co, psuje koncentrację? Także rzeczywiście jest to zagadkowa sprzeczność. Ja tylko powiem, że ja jestem akurat człowiekiem, który jeździł, jak było 0,8 w Anglii, w Niemczech, w Szwajcarii, w Włoszech, Bóg wie w ilu jeszcze krajach, poza NRD i poza Polską. W Polsce było 0,5. No więc to 0,8 było na zachodzie Europy i mówiąc szczerze, to było o tyle dobre, że człowiek po dwóch piwach, jak wychodził z knajpy, to nie był traktowany jak przestępca. On po prostu wypijał te piwa, wsiadał i jechał. Natomiast potem zaczęła się ta cała seria ograniczeń. No i dzisiaj tych liberalnych jest 0,5, a ja jestem generalnie za tym, żeby jednak nie prowadzić samochodu w ogóle po alkoholu, a to tylko dlatego, że można się tak wpieprzyć w taki bałagan, że człowiek sobie nawet nie zdaje z tego sprawy. Są taryfy, jak coś nie ma taryfy, trudno, trzeba z buta jechać i tego. Zresztą ja z buta pół życia chodziłem i naprawdę, bo szczerze, poza tym, że mnie właśnie być może dlatego nogi bolą teraz, ale bardziej chyba od kopania piłki. To jednak można się strasznie władować. Chociaż paradoksalnie mój najsłynniejszy wypadek na trzeźwo i jechałem 5 na godzinę. Więc to nie ma reguły, prawda? A żeby stwierdzić, że byłem trzeźwy, trzeba było 3 biegłych, słuchajcie. No to też ciekawostka. Dobra. A więc jeszcze co do tego Korwina, to jeszcze była jedna śmieszna rzecz. No ale nie, już nic śmiesznego, powiem szczerze. Aha, pytanie, co by się stało, jakby doszedł do władzy, więc on mówi, byłoby 3 miesiące potwornego burdelu, a potem tempo wzrostu 10% rocznie. No dobra, dobre samopoczucie, pamiętajcie tylko, Korwin do parody stoi, trzeba swój głos, jak się oddaje, to jednak starać się oddać na kogoś, kto będzie miał realny wpływ na prawo. A realnego wpływu Korwin nie będzie miał nigdy. Będzie na co najwyżej trochę nas bawił. Przy czym mówię, to ta zabawa to jest bardziej na zasadzie grepsów. To tak samo jak z jego słynnymi, ja pamiętam jego taką fajną dyskusję kiedyś w telewizji. Tak sorry, że ja tak o nie cały czas, wiecie, ja wszystkie partie szanuję i tak dalej, głosuję na PiS, ale o nim mówię, bo trzeba ożywić One Man Show też, to on też, ja jakby wykorzystuję go trochę, jak taki support. No więc kiedyś była dyskusja, że jakiś siedział w studiu Ukrainiec i powiedział, że w Polsce jest tylu Ukraińców, że powinni mieć tak jak mniejszość niemiecka miejsca w Sejmie. I bo jest 5%, pewnie mieć 5% posłów z przydziału, na co Korwin mówi, to ja proponuję, żeby był też przydział miejsc 5% dla Mańkutów, bo Mańkutów też jest bardzo, bardzo dużo w Polsce. I prezydent tutaj jest Mańkutem, redaktor Kmiecik jest Mańkutem, no dużo jest Mańkutów. Co chciałem powiedzieć, a drugi taki greps, pamiętam jego, jak mówił, żeby znieść ograniczenia prędkości, żeby można było jeździć 200 na godzinę, dlatego, że jak samochód jedzie 200 na godzinę, to jest ponad 3 razy krócej na drodze niż ten jadący 60 na godzinę. A jak jest 3 razy samochód krócej na drodze, no i tak teoretycznie każdy, bo wszystko robimy w takim modelu teoretycznym, on jest wielki zwolennik teorii zresztą, więc jak samochody są 3 razy krócej na drodze
no to są trzy razy mniejsze korki i trzy razy mniej wypadków. Prawda? No, jakie można ciekawe wnioski. Dobra, żeby przejść szybciutko do sportu, Kazik Staszewski, mój kolega, sympatyczny, aczkolwiek już emeryt. Emeryt, no ale niezły, niezły. Wciąż fajny, fajny rockman. Takie nieprzemijające piosenki, mówi tak, szpilka to druga liga, ha, ciemu do Gołoty. No wiadomo, broni Gołoty, bo on im zrobił swój słynny hit, Andrew. Gołota, 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 coś takiego. No i ten, pytanie, liczysz na Polaków, może Artur Szpilka? Na co Kazik mówi, bądźmy poważni, Szpilka to w tej chwili trzecia liga, co najwyżej druga. On się jeszcze nawet nie zbliżył do poziomu, na którym Gołota rozpoczynał. No to jest rzeczywiście bardzo ciekawe. Słuchajcie, młoda Legia gra dalej w Lidze Mistrzów. Obejrzałem sobie fragmenciki. No nie da się ukryć, że coś z tą młodzieżową piłką jest nie tak, bo patrzę, to chyba w Nowym Dworze był ten mecz. Przeciwległa trybuna ani jednej osoby tam na widowni. Ja nie wiem, czy młodzież z Nowego Dworu to nie chce zobaczyć, jak się gra w Lidze Mistrzów, jak grają najlepsi młodzi zawodnicy. Kompletnie nie mam pojęcia. Natomiast chodzą na jakieś różne imprezy dziwaczne, typu gdzieś tam ktoś trzy razy brzdąknie na gitarze, fałszując przeraźliwie, to już tam wali ich pełno. O, patrzcie, otrzęsiny w Bydgoszczy, te tragiczne. Na razie dwoje osób zadeptanych, zniszczonych. 1200 osób na te głupie otrzęsiny przyszło. Otrzęsina zazwyczaj to albo się pije kupę z wiadra, albo się tańczy na róży, albo robi coś kompletnie od czapy, debilnego. I tym jeszcze pierdakom się mu wmawia, że to jest strasznie mądre i fantastycznie ich wprowadza w życie studenckie. To więc tam 1200 osób. W Nowym Dworze, Liga Mistrzów, nikogo. Nikogo. Słychać było rozmowy na tej trybunie, tej głównej. Dobra, Polak zwolniony z UFC. 50 zwolniono zawodników, całe szczęście, bo jeszcze jakby zwolnili tą naszą, która tak strasznie harata te dziewczyny, to byłoby dobrze. Dobrze, słuchajcie. City chce Krychowiaka. Wczoraj chciał ten, Barcelona chciała Milika. Takie tam gadu i tyle. Dobra, Lewandowski znów bez gola. Powiem wam tak, obejrzałem wczoraj ten mecz. Obejrzałem drugą połówkę tego, jak on się tam nazywał, Arsenalu z Bayernem. No to Bayern słabiutko, co z tego, że sobie tiki-takę robili. Właśnie, to a propos Guardiola, tiki-taka, 70% tam było w posiadania piłki, a przegrali dwójkę. Chodzi mi o to, że najbardziej mnie rozczulili ci kibice Bayernu z tą swoją akcją, że oni nie będą, a to w ogóle śmieszne, bo na jednym kanale miałem 5 minutę, a na drugim 60. No, mogłem sobie oglądać i drugą połowę meczu, a jednocześnie początek, akcję protestacyjną Bayernu. Jak to kibice nie weszli na trybunę, żeby zaprotestować przeciwko wysokim cenom biletów, bo na Arsenalu jest po 100 funtów najdroższe i to jest mój sram. No więc ja wam powiem tak, 100 funtów to moje małe dziecko zarobi w jedną sobotę najbliższą, tylko dlatego, że odbierze parę telefonów. To wcale nie jest jak na Anglii kupa kasy. Jak dla mnie to jest kupa kasy, a na Anglii to nie jest kupa kasy. Powtórę, Arsenal zbudował sobie stadion na 8, nie wiem, Karol, na 80 tysięcy ten jest teraz? Emirates, no powiedzmy, Arsenal zbudował stadion na 80 tysięcy ludzi, na który nie zbudowało mu miasto Londyn, tak jak Legii, miasto Warszawa, nie zbudowało państwo, tak jak Stadion Narodowy, tylko Arsenal musiał pożyczyć pieniądze w banku, normalnie tak jak się pożycza w banku, zbudować ten stadion, a następnie tak skalkulować ceny biletów, żeby odrobić to i żeby się to wszystko zwróciło. I wyobraźcie sobie, jakoś tak to wyliczyli i przy dużej frekwencji, mimo braku wyników. No ale Puchar Anglii zdobywali dwa ostatnie sezony. I tak sobie to wyliczyli, że już im się ten spłacił, ten stadion. Już mają stadion, można powiedzieć, za darmo. On już im się trochę teraz, jak to się mówi, już zamortyzował. Teraz już im po prostu zarabia. I trzeba też pamiętać, że te 100 funtów za bilety to jest po to, żeby można było płacić te gigantyczne tygodniówki. No Bayern sobie myśli, że kibice Bayernu, przepraszam, bo w Bayernie myślę, że idioci nie rządzą. Przecież żeby Arsenal mógł sobie takiego Ezila
utrzymywać i płacić mu tygodniówkę tam ze 250 tysięcy funtów, no to z czegoś musi ileś tych biletów sprzedać. No to jest jak 2 plus 2. Ale kibice Bayernu mogą myśleć, że tygodniówki w klubach to się biorą dlatego, że jakiś jest miliarder i ten miliarder tak nie bardzo wie co zrobić z pieniędzmi, to tak daje te tygodniówki, bo po prostu kocha piłkarzy, uwielbia patrzeć na ich krzywe nogi. No weźcie, bądźcie normalni. Bilety, jeżeli chcemy mieć silne drużyny, bilety muszą być drogie. Nie ma innej opcji. Tak samo jak film amerykański, jak ma nie być klasy B czy klasy C, to musi być od 100 baniek w górę, a nie za milion kręcony jedną kamerką w jedno popołudnie. Dobra, wykładu na razie dosyć, na razie. Lewandowski straszy nietykalnych, bo tu mamy, słuchajcie, bitwa o złoto. Bitwa o złoto, czyli Lewandowski, ten to tak się nie wstrzelili, bo Lewandowski znów bez gola, ale bitwa o złoto, że niby tylko Polak może zagrozić Messiemu i Cristiano Ronaldo. No uważam, że to jest taki klasyczny przykład chcieństwa, dlatego że powiem wam, kto może zagrozić tym. Na przykład może zagrozić Aguero, na przykład może zagrozić De Bruyne. Na przykład może zagrozić Zlatan zawsze. Zlatan może zawsze każdemu zagrozić. Prawda, Karol? Zlatan to może i dzisiaj walnąć 3 brameczki temu. Realowi Madryt. No i co zrobicie? Nic nie zrobicie. Na przykład może zagrozić Neuer. Może. Może zagrozić Neymar. Może. Może Pogba. Może. Słuchajcie, aż nawet dużo nie chcę gadać, ale może zagrozić Luis Suarez, to oczywiście, że może. I tak dalej, i Lewandowski oczywiście też może. Tylko że pamiętajmy, jeżeli wybierają trenerzy i piłkarze z takich różnych krajów, no każdy kraj ma jeden głos, tak? I Brazylia ma jeden głos i Vanuatu, gdzie ostatnio oglądałem Cejrowskiego z Vanuatu, wysepka taka malutka, 200 tysięcy chyba ludzi i tego. I też mają parlament, żeby było śmieszniej. No i ten, i 60 posłów. Nie wiadomo po co, ten mówi Cejrowski, a dawniej był jeden gubernator angielski, pływał sobie od wyspy do wyspy, jedna sekretarka, święty spokój, nie, po cholerę była ta demokracja. No i ten, no więc, no i takie Vanuatu będzie wybierać, nie? No to ja wam tylko powiem, że Vanuatu czy wyspy Cooka, to tam nie wiedzą, kto to jest Lewandowski, natomiast wiedzą, kto to jest Neymar, ponieważ jest obiekt taki światowy, w tym obiegu światowym Bayern tak nie występuje za bardzo, a reprezentacja Polski wcale. Więc to jest, ten system głosowania jakby wyklucza, że Lewandowski mógłby wygrać, znaczy pierwszą trójkę, gdyby wybierała Europa, tak jak kiedyś, tylko w Europie. Natomiast teraz, jak jest świat cały, jak ta FIFA się wmieszała, no to niestety, ale warkocz Zlatana bardziej jest rozpoznawalny i jeszcze jakiś czas będzie niż gole lewego. Z całym oczywiście szacunkiem dla pana wspaniałego Roberta. A przy okazji zerknąłem na triumfatorów złotej piłki. Jakie to jest pouczające, słuchajcie. 1956. Stanley Matthews. Słuchajcie, Anglia Blackpool. Matthews to musicie wiedzieć, że grał najdłużej w piłkę zawodowo, bo w lidze, w angielskiej, najlepszej, najwyższej klasie rozrywkowej, to się nie nazywało jeszcze Premiership, tylko w First Division. No więc on grał mając 54 lata, wyobraźcie sobie 54 lata, a walił bramy po prostu masakrycznie, na okrągło. I to były takie czasy, że piłkarze łysiejący byli tacy lekko skorpulentni, z brzuszkami, a zasuwali aż miło, w błocie, w morusani, a zapierdalali, Jezus Maria. A oni jeszcze nie przyszedł na świat, słuchajcie, Czesów, a oni już wiedzieli, co to znaczy zasuwać, no. Także ten, Stanisław, ty nie pierwoj, ty znajesz. No więc tego, słuchajcie, a drugi, 57, Alfredo Di Stefano. To Alfredo Di Stefano to ten, co kiedyś wam opowiadałem, że grał w chustce na głowie, bo były piłki sznurowane i on, żeby tego sznurka nie mieć na czole odbitego, to zakładał chustkę, żeby być eleganckim mężczyzną, eleganckim Argentyńczykiem. No i chociaż tu jest podany jako Hiszpan, bo on zmienił obywatelstwo i wtedy tak robiono. Znaczy obywatelstwo zmienia się i do dzisiaj, tylko że wtedy zmieniano na potęgę reprezentację.
na włoską najpierw, Oriundi, a potem na hiszpańską. No więc ten, Di Stefano to taki elegancik, taki to oczywiście grzebek, wszystko przylizane jak trzeba. Natomiast trzeci, słuchajcie, to był jedyny Polak, który zdobył złotą piłkę. Często się mówi, że najlepsze wyniki to Dejna Boniek, trzecie miejsca, ale prawda jest taka, że raz Polak wygrał i to był rok 1958. Rajmund Kopa, czyli Rajmund Kopaczewski. Kopaczewski, Polak z polskiej rodziny górniczej z Francji. On tam zaczynał Stade Reims, chyba tam, gdzie Krychowiak niedawno grał jeszcze. I on, wyobraźcie sobie, że ten Kopaczewski, Polak legalny, poszedł do Realu Madryt, tam nawygrywał tych pucharów mistrzów. Wtedy się tak Liga Mistrzów nazywała. I tego, i my powinniśmy go jednak traktować jak Polaka, bo to była taka emigracja zarobkowa, to byli ludzie, ci Polacy, którzy wyjechali bardzo, 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 bardzo dawno z głodu i z nędzy do tych francuskich kopalni, strasznie tam tyrali, to w powieściach Zoli to najlepiej widać, jak to po prostu jedna wielka nędza i rozpacz. Ale przynajmniej mieli co jeść. No i ten Kopa w takich szalenie ciężkich warunkach się urodził, wychował i dostąpił największych futbolowych zaszczytów. Więc pamiętajmy o tym Kopaczewskim. Ja w ogóle nie wiem, tylko dlaczego źródła podają i Kopaczewski, i Kopaszewski, ale niewątpliwie i Kopaczewski, i Kopaszewski są to polskie wspaniałe nazwiska. Dobra, nie będziemy całej listy lecieć, bo przecież jeszcze będzie do tego, do stycznia, kiedy są ogłoszone wyniki, to jeszcze dużo czasu, będziemy sobie mogli po tego pogdybać. Jeden przykład taki, ja to nie lubię dawać przytyszków, ale jeden przykład. Zła seria Szczęsnego i teraz tak. Niesamowity mecz obejrzeli fani w Leverkusen. Bramkarz Romy Wojciech Szczęsny wpuścił aż 4 gole, ale żadnego nie zawalił. Kropka. Podpisane Mack, czyli Maciej Kaliszuk, tak się domyślam. No więc ja, słuchajcie, nie bardzo rozumiem, jak można puścić 4 gole i żadnego nie zawalić, bo moim zdaniem jak ktoś puszcza 4 gole, to 4 zawala. Dlatego, że bramkarz jest po to, żeby nie mieć szans i odprowadzać wzrokiem, tylko żeby być tam, gdzie leci piłka. Po prostu, jak to się nazywa ładnie, antycypować. Żeby przewidywać to, co się może wydarzyć, to, gdzie ktoś może uderzyć. Jak dobija, to gdzie się rzuci do dobitki. W każdym razie nie można się tak podlizywać piłkarzowi tak ordynarnie, że żadnego nie zawalił. To tak jak kiedyś z Dudkiem było, że też nigdy żadnego nie zawalił. On zawalał mniej więcej w każdym meczu po dwa gole. Ja rozumiem, że żeby ten Szczęsny odbierał od was telefony, dawał fajne wywiady, robił jakieś fajne sesje z tą swoją tą piosenkarką ukraińską, Mariną, bardzo ładną dziewczyną, no to ja rozumiem, że z takiemu gościowi to można nawet jak on przegra mecz, to nawet tego nie wydrukować, bo już nie takie numery się robiło. Nie eksponować słabych rzeczy, ale tak, przecież Szczęsny co mecz puszcza 4, no przecież to raczej powinien być duży tekst, bicie na alarm, co się z tym chłopcem stało, co się i od kiedy to się stało i zadzwonić i ojca zapytać, Maciej, co ty sądzisz, co ty o tym sądzisz, wiemy, że nie gada z tobą, ale weź powiedz, bo ty na pewno siedzisz w jego głowie, doskonale wyczuwasz jego z czego się bierze to rozkojarzenie. Musi coś takiego być. No tymczasem u nas jest takie, no dobra, tam 4-4 to w sumie i tak nie jest zły wynik. Zresztą zaraz zobaczymy. Proszę bardzo, Roma i tak na ostatnim miejscu. Chociaż jeszcze może wejść no tego. No ale gdyby Roma prowadziła 4-2, gdyby ona ten wynik utrzymała, to ona by dzisiaj miała, słuchajcie, 4 punkty, a Bayer 2, czyli Roma by była na miejscu awansującym z grupy w Lidze Mistrzów, a Bayer byłby na tym ostatnim, nawet za Borysowem, za Batę. No, czyli można powiedzieć, że te dwa wpuszczone gole w końcówce to kosztowały Romę wyjście z grupy. Na razie, tak można powiedzieć. No, ja nie wiem, dlaczego ja nie jestem jakimś redaktorem, tylko takim gawędziarzem. No, powinienem być redaktorem i tych gości tam gdzieś po tym korytarzu co chwila gonić. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, Barcelona gra w Borysowie. Ciekaw jestem, czy jacyś fani z Polski tam pojechali. Ja wiem, że trzeba wizy, ale pamiętajcie, my chcemy wizy od Białorusinów, więc to jest naturalne. My to jesteśmy tacy fani, że tylko wobec Amerykanów to się zachowujemy jak dupy wołowe.
bo oni od nas chcą wizy, a my od nich nie chcemy. No, normalnie musi być zasada wzajemności. Wy od nas, to my od was. Koniec, kropka i tak dalej. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Dobra, Grzegorz Krychowiak jest już piłkarzem, na którego rywale zwracają uwagę. No i dobra, tak się podbudowaliśmy, a przecież wiadomo, że rywale zwracają uwagę na każdego. Dobra, coś tam o Lechu Poznań, śmiesznostki jak zwykle. Psycholog dla Tomali. Tomala strasznie rozkojarzony, bo nie wie, szkoła niemiecka, on w Polsce sobie nie może poradzić. No i psycholog z nim będzie teraz rozmawiał, tylko nie bardzo wiem po jakiemu i o czym. Ale ten, a może będzie głaska po głowie. W każdym razie jest to śmieszne jest, że ten Tomala strzelał w europejskich pucharach 3 albo 2 gole i tak, że z wideotonem zaliczono mu gol, który powinien być tym, powinien być samobójem, bo od słupka, od plecu bramkarza i gol, czyli samobój, zaliczono Tomali, a potem drugi gol, strzelił gola z Basel Szymon Pawłowski, a przyznali bramkę Tomali. No więc, słuchajcie, facet nie strzelił żadnego, ale 2 ma zaliczone. Dobra, nowa rola Jodłowca, pomocnik wicemistrza Polski, gra teraz bliżej bramki rywala. No jest, słuchajcie, to jest w ogóle niesamowite, że środkowy pomocnik, bo on cały czas był środkowym pomocnikiem, poza tym meczem z Ajaxem na wyjeździe, kiedy był stoperem i wtedy co Milik tak wjeżdżał w niego jak w masełko, w niego i tam w tych pozostałych, bo tam Legia grała na 3 stoperów wtedy tak sensacyjnie, z Radowiczem na trybunach. To taka była nowatorska taktyka Henninga wtedy. No więc to jest sensacja, słuchajcie, że pomocnik środkowy gra bliżej bramki przeciwnika. No to jest prawie, że rewolucyjne, to jest prawie przewrót kopernikański, że słuchaj, ty będziesz tam do bramki podbiegał, wiesz, nie zostawał w kole na środku, tylko tam podbiegaj, tam jak będzie piłka i będzie akcja, to idź tam za akcją, wiesz, w pole karne, może gdzieś ta piłka się odbije, może coś, może tegoś mego. No Jezu, my się już podniecamy niedługo, to już będzie tak, że już goście zaczną się analizować, tylko dlatego, że zobaczą na ulicy ten, co mogą zobaczyć na ulicy, Ferrari na przykład. No, bez przesady, dobra. No więc tak, to nie piłkarze zwolnili trenera, chodzi oczywiście o Lecha Poznań, ale ja mam wrażenie, że jednak piłkarze zwolnili trenera, chodzi o Skorze, dlatego że przegrywali te mecze jeden za drugim, więc to chyba jest oczywiste, że to oni, a nie tego. A to oni. Słuchajcie, Dawid Nowak. Niestety jego, że tak powiem, sprawa się ciągnie. Wiecie, że on to był jeden z nielicznych przypadków zdyskwalifikowany za to, że się dopingował. Nowak broni, ale świadkowie gdzieś powyjeżdżali, pouciekali. No i generalnie już wiadomo, że już z tego nic z tego nie będzie, jak śpiewa Lemon. Ale oczywiście się kiedyś ta kara skończy i wtedy on może sobie jeszcze pograć w pierwszej lidze, bo niewątpliwie jak zdrowy, czyli gdzieś raz na pół roku, jak zdrowy, to bardzo skuteczny, fajny napastnik. Dobra, słuchajcie, Stępiński, dobry tytuł, zdanie o Stępińskim zmieni, kiedy zostanie królem strzelców. Stępiński to ten, który gra w Ruchu. Słuchajcie, już nawet Karol się dowiedział, że w Ruchu jest kilku młodych i tak powoli kibicujemy Ruchowi, w tym znaczeniu, że kibicujemy młodym, czyli w Krakowie jeszcze Kapustkę mamy przecież, a tu mamy Stępiński, chociaż ja pewna Stępińskiego jeszcze grał w Widzewie i był wtedy już bardzo dobry. Ten Lipski, kto tam jeszcze? Mazak? Mazak. No prawo, proszę bardzo, proszę. A nie wolisz Wacka? Mazak. Wacka nie wolisz? Codziennie się z nim widzisz i nie tego? Zawstydził się ten Zandberg, bo on podobny do tego. Tylko że bardziej Karol jest bardziej mowny. Ten, co chciałem powiedzieć. Udało się wiele zrobić, tu rozmowa dnia, minister sportu Korol, to w ogóle ministrowie sportu od 2007 roku, czyli czasy platfusów. No i tak, Mirosław Drzewiecki, no aferzysta, Drzewko, mój przyjaciel ukochany, no aferzysta ewidentny, ten od tego tam rychu, zbychu, grzechu, tam to tych rozmów po cmentarzach i tak dalej, zwany też białym noskiem. Ja nie wiem dlaczego biały nosek, to taka ciekawostka, biały nosek.
Adam Giersz, to jedyny normalny, on był trenerem kiedyś Grubby i to taki po prostu fachura, ale był krótko, on był króciuteńko. Joanna Mucha, no jakieś wielkie nieporozumienie. Wczoraj rano mówiła, że oni nie, PO to nie lubi wieców, atmosfery wiecowej i że takie jakieś krzyki młodzieży wokół liderki to jest kompromitacja. Po czym patrzy wieczorem, oczywiście zrobili wiec i wokół liderki krzyki tego śmego. No prześmieszają ciebie panno Joanno, jak chcą, po prostu się kompromitujesz, pomijając, że wyglądasz już jak własna matka z tej zgryzoty politycznej. Weź ty się zajmij wychowaniem dzieci i tego. Andrzej Biernat, proszę, to następny, że się nie mógł wytłumaczyć, jak zarobił na samochód za 300, jak kierownikiem basenu był i zarabiał 1500. No i jakoś do tej pory się nie wyliczył. No i teraz jest ten, słuchajcie, Adam Korol, który był kiedyś dobrym takim wioślarzem, naprawdę dobrym. No, skoro mistrz olimpijski, to musiał być dobry, nawet w tak dziwnej konkurencji. No i liczymy dalej. To jest śmieszne, to wam powiem. Mamy 20 medali, na razie nas nie stać. Ale to co to się kupuje, żeby było stać? Ale podczas igrzysk w Rio możemy liczyć na 14-15. To tak zawsze się tak, jak się jedzie, to się tak mówi. 6 medali z wody. Nie wiem, o co chodzi z wody, pływanie, to chyba nie, to nie ma szansy. Ale 6 medali z wody. Lekka atletyka da 4-5. No, ciężko będzie, ale dobrze. Te mamy te przecież młodziarze. Do tego ciężarowcy, no jak nie będą na koksie, jak to zwyczajnie. Kolarze. Pamiętam, na ostatnich igrzyskach na przykład mieliśmy takiego sztangistę, który najsilniejszy na świecie i wszystkie 3 próby spalił. No każdy normalny człowiek to wie dlaczego. Spalił wszystkie 3. No i wrócił do domu. No a 4 lata żeśmy go utrzymywali. Kolarze też już policzył Majkę. Dobrze, ja też kibicuję. Majkę, ale Rafała Majkę, a nie Majkę Włoszczowską. Siatkarze, no i właśnie, tu jest ciekawe, a może bokserzy i zapaśnicy, no parodia, przecież bokserów, my nie mamy ani jednego boksera, mamy 100 zawodowych świetnych, ale ani jednego amatorskiego, a na igrzyskach są ci, no jak oni się nazywają, amatorzy. Zapaśnicy to samo dziadostwo przecież. Poza tam jednym z Wrocławia, Janikowski. I siatkarze. Policzył siatkarzy, którzy się jeszcze nie zakwalifikowali. Także to jest tego. O, Maciej Stolarczyk, dziennikarz PS, proszę. Ja nawet nie wiedziałem, Macieju, że ty zostajesz dziennikarzem PS. No. Z Maciejem to kiedyś pracowałem. Bardzo fajną wkrętkę kiedyś zrobił. Udawał Łukasza Fabiańskiego i mu tak poszło kapitalnie, żeśmy się wszyscy posikali ze śmiechu. Kolega z sąsiedniego biurka robił z nim wywiad, a on udawał Fabiańskiego i założył kaptur na głowę i opowiadał jak Fabiański. I to po prostu było rewelka, ale już chyba to kiedyś opowiadałem, więc wam daruję. Dobra, Włoszczowska, mój cel to złoto, bardzo byłoby fajne. Ja tak wam powiem, poznałem Maję. To ona jest taka drobna chudzinka, taka tego, że to aż jest nie do wiary, że to jest taka silna bestia, taka zajadła, zaciekła. Jedyne co mnie martwi, że ona wciąż nie ma chłopaka, no, a przynajmniej jakoś się z nim nie pokazuje. No ja nie wiem, dlaczego te dziewczyny, ta Radwańska proszę, ma chłopaka, ale go z kolei ukrywa. No ja czego tu się wstydzić, no Jezus Maria, no. To jest dziewczyna ile ma, 25 lat, to już powinna mieć chłopca. No. Dobra, słuchajcie, lecimy już, tu mamy tego, groźba, nie wierzą, Jurasi, Gorta, dobra, ulga dla Pistoriusa, ping-pongowe szaleństwo w stolicy, tak, zauważyłem, ludzie chodzą po ulicach i szaleją, tak, o tym się mówi, dobra, u nas się o tym nie mówi, u nas się mówi o tym, że dzisiaj wieczorem znowu jakaś Liga Mistrzów jest i trzeba będzie zobaczyć PSG, Real Madrid. Natomiast śmieszna sprawa, dyskusja, dzisiaj poranna dyskusja. Karol wpada, no i coś gadamy, on o tych piłkarzach ruchu młodych. Ja mówię, że Fornalik ma rękę do młodych piłkarzy. W kadrze mu nie poszło, no ale trafił na Anglię i na Ukrainę, a nie na Szkocję i Irlandię. Na co Karol? Tam Ukraina, to dziadostwo. Ja mówię, chłopie, wczoraj Dynamo Kijów zremisowało z Chelsea. Założę się, że w Dynamie Kijów było 8 Ukraińców.
i ten. I patrzę na skład, przegląd wyjątkowo dał składy, patrzę na skład, oczywiście 8 Ukraińców, nawet na wam nie chcę czytać, ale taki Kijów i ten, no niedaleko polskiej granicy. I te 8 gra, przecież tam jest bida z nędzą. Ja mówię w fazie, kiedy piłkarze dorastają, młodzi. Przecież oni gdzie, tam jakie tam warunki, żadne. Ten zanim trafią do Dynama. To ten, i oni sobie z Chelsea normalnie pograli w dziada i oni wyprzedzają chyba Chelsea też w tabeli. A zaraz sprawdzę z ciekawości. Powiecie, że uwielbiam Mourinho, bo lubię jak on wkurza całą resztę. To mi się podoba. Patrzymy na tabelę, kto na czele. Patrzymy na tabelę, gdzie ty Chelsea jesteś? Jest. No, oczywiście Dynamo Kijów drugie, Chelsea trzecie. Słuchajcie, Chelsea może nie wyjść z grupy. I Chelsea może się nie zakwalifikować do następnej edycji Champions League, czyli naprawdę pod górę. Ale to wracając jakby do tego, czyli jednak ta Ukraina to nie był taki łatwy rywal. Zwłaszcza, że chcieliśmy zaatakować Ukrainę, zdaje mi się, nie pamiętam, Marcinem Wasilewskim chyba. Dobra, o. I jedno pytanko, bo tak sobie pomyślałem, że jakaś musi być nagroda, premia, a jak ktoś wytrzyma ze mną to nudziarstwo. No więc czekaj, co my tu mamy? Jakiś też Pol jakiś. Pol Fourier. Witam Pawle, zbliżają się zbliżają się decydujące wybory parlamentarne dla naszego społeczeństwa, dla naszego narodu, tego polskiego i tego żydowskiego, ale żeś dał, zasymilowanego i wdzięcznego, narodowi polskiemu. Zastanawia mnie ważna rzecz, a mianowicie, dlaczego optujesz, aby głosować za dużą partią, a nie anty-PO? Czy Braun, Mikke czy Kukiz, mam nadzieję, były znajome Radka, są w swoich poglądach gorsi niż postkomuna, to po on pisze PO, nie? Bo ja też tak uważam, że to jest ten, postkomuna taka wymyślona trochę z PO, to tak trochę z Unii Wolności wykiełkowało, tak ze środowiska lewackiego wyborczej. Czy przerasta cię koloryt wielości różnych osobników, różnych maści w parlamencie polskim, jakie miało miejsce po 89? No to ja ci muszę powiedzieć, Pol, że tak. Co do tych małych partii, ponieważ widać, że one balansują na progu wyborczym, no tak może się okazać, że ktoś, kto oddaje głos na małą partię, to po prostu ten głos traci. Dlaczego jestem za tym, żeby na duże partie? Dlatego, że tak się jakoś złożyło, że dwie duże partie, ja pomijam takie incydenty, jak na przykład tam w Niemczech wyskoczyli Zieloni, wcześniej FDP przez ileś lat miał te 5% z Genscherem, czy tam ostatnio partia Piratów, ale tak, no w Stanach mamy Republikanów, Demokratów, taki klasyczny układ dwubiegunowy. W Wielkiej Brytanii mamy konserwatystów i Partię Pracy, też absolutnie dwubiegunowy. We Francji mamy to samo. Mamy prawicę i mamy socjalistów. W Niemczech mamy HDC i mamy SDP, czyli socjalistów. No więc wydaje mi się, że to jest taki bardziej czytelny, klarowny dla ludzi podział. Albo ci, albo ci. Natomiast cała reszta jako ozdobniki, oczywiście jak najbardziej. No, czy ja bym nie chciał, żeby w Sejmie było kilku fajnych ludzi oryginalnych. Ale na przykład wczoraj oglądałem Leroya z Cezoryka z Kielc. No ja wam coś powiem, nie chcę obrażać tego człowieka, ale człowiek, który nie potrafi mówić po polsku, człowiek, który generalnie jego wiedza jest, to wiedza pantofelka, czyli jednokomórkowca mówi o wiedzy takiej publicznej, parlamentarnej, politycznej, to jest to po prostu kompletne nieporozumienie. No jednak parlament nie powinien być cyrkiem. Ja uważam tylko, że jak tak powiedziałeś o narodzie żydowskim, co mnie bardzo cieszy, bo znacie moją teorię, bo ja mówię, ja jestem Żydem, a dlaczego? Dlatego, że przez 600 lat Żydzi z tak pięknymi kobietami, z tak przystojnymi facetami jest niemożliwe, żeby się wszyscy ze wszystkimi nie wymieszali. Nie jest to możliwe. Jedyne, co możemy odróżniać, to, że są niektórzy wierzący, tak, chodzą do synagogi, jedynej, która jest, a są tacy, którzy nawet nie uświadamiają sobie swojej żydowskości. Więc ten, to jest tylko jedyna różnica. Natomiast co do tego,
to jestem za wzorami żydowskimi w tym znaczeniu, że tam w Knesecie to jest tam ze 100 parlamentarzystów może, a u nas jest 460 i 100 senatorów, 560. I tak sobie myślę, Żydzi od nas jakieś 100 razy bogatsi, a wiedzą dobrze, że nie ma co wydawać na tych. Za dużo rabinów też niedobrze, nie? Jeden rabin wystarczy. No i ten, no i to akurat wydaje mi się przerost tych partyjek. Wyobraź sobie teraz dogadywanie czegokolwiek, jak oni tam się spotykają, umawiają, ci dziennikarze i zapraszają do studia, oni się tłoczą tam u drzwi do Moniki Olejnik, który będzie występował i tak dalej. To nam w ogóle jest do niczego niepotrzebne. Parlament powinien tak wrócić do stanowienia prawa, czyli po prostu robienia ustaw. Przy czym ja wam od razu powiem jedną rzecz ciekawą, bo cały czas się mówi obietnice. Pamiętajcie, ja zawsze będę głosował za tymi, co obiecują i jak dają, to trzeba brać i spieprzać szybko jak najdalej, bo mogą się skończyć pieniądze. Ale jak dają, brać. Jak mówią, że będą dawać na dziecko, brać. Jak na drugie, brać. Na trzecie też brać. I na piąte. Tak ten czarny humor, ten gościu, co utopił 5 dzieci w beczce, to teraz sypluje w brodę, nie? Tak 2 miesięcznie przepadła, nie? O, 5, bo 2,5, bo przecież on ubogi był. No to ten. Ale to czarny humor. Proszę mnie tu za to do więzienia nie zamykać. No więc ten, więc wydaje mi się, że jak ktoś chce obniżać emerytury, pozwolić na obniżenie emerytur, zgadzać się, tak jest, bo być może dostaniemy robotę, to będziemy harować do setki, nie? Ale jak nie będziemy mieli roboty, no to jednak ten listonosz, jak zadzwoni do naszej babci i przyniesie te 600 czy 800, nie pogardzimy. Bo lepiej jak babcia ma 800 niż jak nic nie ma, prawda? 800, ja wam coś powiem. 800 rocznie, to wiecie ile to jest? To jest, słuchajcie, 9600 zł, jest prawie 10 tysięcy. A że taka babcia nic nie je, to tak jakbyście dyszkę dostali w prezencie. I jeszcze wam dziećmi się zajmie. No, tak naprawdę, weźcie, wy się zastanówcie. No więc ten, więc ja dlatego wybieram te partie, które obiecują. Mnie w ogóle nie obchodzi, czy wystarczy pieniędzy na to, czy nie wystarczy. Dlatego, że ja wiem dobrze, że te parę miliardów na te dzieci i na te emerytury to jest mniej 5 razy niż zakup tych zardzewiałych, rozumiecie, tych helikopterów z Francji, które mają taką celność mniej więcej. Słuchajcie, o jak ja, mój rzut teraz, taka celność, czyli taka niecelność, pomijając, że te helikoptery jeszcze w ogóle nie są wyprodukowane i nie mają żadnego uzbrojenia i w ogóle nie spełniają żadnych warunków, ale my już gotowi ileś miliardów wydać, tak? No bo jeszcze ta ekipa, która jest, ona by chciała dopiąć przetarg. Nie wiem, może wedle teorii Korwina to musieli już wziąć łapówki, tak? Bo po to się rządzi, żeby kraść. No tak Korwin mówi, nie wiem skąd te jego informacje, tylko wiem, że jak to się mówi, tylko ryba nie bierze, tak? Że jak gdzieś kasa leży, to jest tylko pytanie ile. W każdym razie jak ktoś wam coś obiecuje, trzeba brać. I nie patrz na jakieś budżety, na jakieś wyliczenia, bo te wyliczenia to widać było po Grecji. Słuchajcie, Grecja miała zbankrutować. Ile już razy miała zbankrutować? O, to chyba kiedyś kolega Stanowski nawet napisał, że bardzo inteligentnie, aż nawet zdziwiony byłem, gdzie on to wynalazł, że Argentyna chyba bankrutowała 16 razy, a Urugwaj, nie Urugwaj, tylko Hiszpania 44. No. A Niemcy chyba 18 razy ogłaszali bankructwo od czasu wojny budżetowe. No więc ten, więc naprawdę się takimi rzeczami przestańcie przejmować. Dają, brać i w ogóle się nie zastanawiać. No, jak wam w kasie kasjerka wyda za dużo, trzeba zwrócić, bo to kasjerka by ponosiła taką fizyczną, osobistą odpowiedzialność. Musiałaby sama wyrównać w kasie i to byłoby po prostu złodziejstwem naszym, nieuczciwością, czymś niemoralnym. Ale jak państwo wam da, brać, bo to jest wasze. Czyli to tak jakbyście odbierali swoje, czyli zagrabili coś, co zostało wam zagrabione. I tyle na ten temat. Ja tylko powiem co do tych małych jeszcze partii, że ja na przykład jest taka partia nazywana Zlewem, czyli Zjednoczona Lewica. No jeżeli ten Zlew, zamiast się zajmować tradycyjnymi postulatami lewicowymi, czyli żeby ludzie mieli pracę i dobrze zarabiali, to oni się zajmują tym, żeby geje mogli brać śluby, za chwilę dzieci, żeby można było płeć zmieniać w te i we w te, żeby co oni tam jeszcze wymyślili sobie ciekawego, no oczywiście walkę z kościołem, aha, jeszcze ta śmieszna, ta co Baśka, bo śpiewa ten, Baśka miała fajny biust, ale ta Baśka ze Zlewu, to nie ma w ogóle biustu, no więc Baśka bez biustu z kolei mówi, że
Bośko Bezbiustu z kolei mówi, że ona tak załatwi, żeby aborcja była dopuszczalna dla wszystkich, a nie tylko dla bogatych i żeby po prostu można było tego. No na Boga, przecież my nawet całe życie zawsze wszędzie ludzie robili skrobanki, ale nikt się tym nie chwalił, nikt nie żądał, żeby to było przegłosowane przez całą ulicę, tylko gdzieś szli do babki i to spędzanie płodu się nazywało. Ludzie się tego wstydzili, to był dramat i nieszczęście, a nie, że tu ktoś chce zrobić z tego ustawę, że będzie sobie można pójść i dziecko zabić. No na Boga, przecież my jako naród chrześcijański, to my powinniśmy być za ochroną życia, a nie za zwalczaniem życia. Jeżeli komuś się zdarzy tragedia, tak, był zgwałcony, to tamto, siamto, wamto, to jest inna para kaloszy, ale nie do publicznej dyskusji, nie do publicznej debaty. No więc jeżeli zlew ma takie poglądy, jeżeli komuś z was przyjdzie do głowy głosować na zlew, to ja mogę tylko współczuć, że to jest po prostu upadek, to nawet trudno powiedzieć moralny, to jest po prostu upadek kompletny, to jest takie kompletne zero. I jeszcze jedną rzecz powiem, wszyscy, którzy walczą z Kościołem, którym nagle przeszkadza, że preambuła w imię Ojca, w imię Boga Wszechmogącego, wszyscy, którzy walczą z Kościołem, prędzej czy później przegrywają, prędzej czy później na tym tracą. I pamiętajcie, żyjecie i my wszyscy żyjemy w Polsce. Polska, historia Polski liczy się nie od czasu, jak pierwszy facet latał za niedźwiedziem po puszczy, tylko historia Polski liczy się od chrztu. Od chrztu, który przyjął Mieszko I, król Polski. I dlatego my jesteśmy krajem chrześcijańskim, a nie jakimś innym, świeckim, nie wiem, bezwyznaniowym i tak dalej, i tak dalej. Ja szczerze powiem, ja jestem za państwem wyznaniowym, ja bym chciał, żeby było chrześcijaństwo, chciałbym, żeby Kościół był pod ochroną państwa, tak jak to wczoraj ktoś ładnie powiedział, chyba Kukiz nawet, że trzeba płacić na Kościół, szczególnie na jego zabytki. No i teraz ja tak sobie pomyślałem do Kukiza, Kukiz, Pawełku, ty gamoniu. Przecież Kościół to są same zabytki właściwie, bo to jest 2000 lat, to tam nie ma czegoś, co jest niezabytkowe. Tam jest wszystko zabytkowe, włącznie z myślą i tak dalej, i tak dalej. Dobra, rozgadałem się dzisiaj, ale jak ktoś chciał więcej, no to ma więcej, a może jutro będzie szybko bla, 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 bla. Dobra, czekamy sobie, co dzisiaj pokaże Zlatan. Mam nadzieję, że trochę więcej niż Aleksander Pryjowicz, nasz Zlatan Polski, czyli jak wszystko, co polskie w ostatnich latach, takie jakieś niedorobione.